tego miejsca nie wyjmę żadnego, no to ja już jestem zupełnym leszczem. Cześć, witajcie, ja już jestem po łowieniu, jestem zmęczony jak Franc. Próbowaliśmy łowić pstrągi, Jackowi się udało, mnie niestety nie, choć jednego miałem na kiju. Ale wszystko zobaczycie w filmie, zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jesteśmy z Jackiem na pstrągach. Spinning, chusteczki od Madeja. Mała rzeczka, człowiek taki, tu jest taki niższy odcinek, wolniejszy. Zobaczymy, czy coś się uda złowić. To będą moje w ogóle pierwsze pstrągi w życiu. Zobaczymy. Ja widziałem, odpłynął w moją stronę, widziałem go. Był! Dwa były tam. Szarpnął. Ja, są trzy. Są co najmniej dwa, trzeci popłynął tu w moją stronę pod burtę. Nie. Kurna, zaczepiłem. Kurwa, ja mam zaczep na tym zwalisku. Jest ryba, super, fajny pstrąg. No Jacek zaliczył, zapunktował. O, może nie aż taki fajny, ale ale jest. Idziemy sfilmować go. Zobaczcie, ładny, grubiutki pstrągalek. Bardzo fajnej kondycji są tutaj te rybki. Tak trochę nie trafił, że tak powiem. No nie trafił niestety. Ajajajajajajajajaj. Ale jest fajny kropasek. Zaraz sobie rękę. Ale grubiutki. Fajnie. Ale jest tłuścioszek, nie? No dobra, wszystko wiemy. Puszczamy go. Tyk, odpłynął. Aha, dupa. Dupa jest źle, bo jest na gałęzi. Czekaj no, tu najpierw tu. Dobrze. Nie wiem, chyba uklejkę, kurde. Ale najmniejszy, słuchajcie, najmniejszy klęć w moim życiu na spinning. No najmniejszy, no. No, nie wiem, czy ma 10 cm, chyba nie ma nawet. I na pojedynczym haczyku, no wiecie co? Po prostu żenada. Jest, oj był, kurde. God damn it.
No matko, tam widzę, że może być ciekawie. Nie. Strągo? Chyba tak. Ja pierdolę, no Jacek. Tak. Ale już taki no... Normalniejszy. Znaczy Jacek łowi, ja nie łowię. Ja złowiłem 2 pstrągi, kilka kleni, Maciek tylko klenie. Tam klenie, to nawet tak nie można nazywać. To przedszkole nawet nie było, to była porodówka. Jest! Jest! Jeszcze wypiął się. Wypiął się. Cholera. Był. Był. Był pstrąg, kurde. Ale wariaty są niesamowite. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Powiem wam, tego się nie spodziewałem. Wariactwo na maksa. Teraz panikowałem, ale... Ale miałem wreszcie porządny kontakt z rybą. Niestety się wypiąłem, widzieliście mój pierwszy pstrąg. W sumie się nie liczy, bo nie złowiony do końca, ale nieźle. Znaczy wiesz, ja spanikowałem, Co ja chcę powiedzieć? Bo zacząłem z tą kamerą wywijać. Zupełnie niepotrzebnie. Ona była włączona, było... Po prostu ładnie kontrolować rybę, wyjąć i już, a nie. Tam dalej masz takie 2 głazy, bliżej za tym dużym, drugim głazem. Mi się wydaje, jak tam poślesz, no jakoś... Jest tam taka dziurka. Tu błysnął tutaj. Tu na napływie, przy tym podwodnym kamieniu dużym. Błysnął. Wiesz, tobie nie błysnął, tylko mi błysnął. O, wyszedł, widziałem. Widziałem go. Tak jak widzieliście, coś tam wyszło. Jacek złowił 2. Chociaż puszczał mnie przodem, próbowałem, naprawdę się starałem, ale tylko 1 i to jeszcze się wypiął. Spanikowany totalnie byłem. Także niestety tak to wyszło. Myślę, że jeszcze wrócę tutaj. Nie mam tak znowu daleko, 1,5 godziny jazdy motorkiem. Nie jest najgorzej. Także zobaczymy jeszcze pewnie w tym roku z jeden film z tego miejsca, mam nadzieję. I już z rybą. Także to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.